Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Hrobry Szlak, Kamil Klimczak. Dzisiaj parę słów na temat tego, co się dzieje w Palestynie, w Izraelu. Mianowicie nikt się nie spodziewał ofensywy Hamasu, czy naprawdę nikt się nie spodziewał i o co tu chodzi, bo w zasadzie nic się, nic się tutaj w tych informacjach z nadmorza śródziemnego nie skleja. Ale to już zanalizujemy razem z doktorem Leszkiem Sykulskim. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie Kamilo, witam Państwa. Na początku jak zawsze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia kanału finansowo dane w opisie. No właśnie w sobotę, w sobotę 7 października doszło do ofensywy Hamasu, ofensywy z lądu, morza i powietrza przeciwko Izraelowi w strefie gazy. Mamy też teraz, jakby, informacje o tym, że za chwilę ten konflikt ma się rozlać na inne terytoria, że być może zachodni brzeg Jordanu, że być może Hezbollah wkroczy do walk również od północy. I to było totalne zaskoczenie. Czy naprawdę te Izrael, czy izraelskie służby wywiadowcze są tak. Są tak przereklamowane, że się nie spodziewały i zostały zaskoczone, bo w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej to mieliśmy trąbienie od tygodni o tym, że ten atak nastąpi, a tutaj nikt się nie spodziewał. Czy też może specjalnie te raporty schowano pod sukno? Ja myślę, że to z żadnym zaskoczeniem nie może być, tym bardziej, że. Przy ostatnich walkach w strefie gazy, kiedy przypomnę tylko, że wywiad egipski pośredniczył w kwestii rozejmu, w kwestii załagodzenia tego wszystkiego, media także w Polsce trąbiły o trzeciej intifadzie, że już właściwie się rozpoczęła trzecia intifada, więc naturalną koleją rzeczy było to, że te napięcia będą rosnąć. No i jasne jest, że Izrael jest pogrążony od miesięcy, no nie chcę powiedzieć w chaosie, ale w potężnym kryzysie. Pamiętamy te wszystkie demonstracje, te wielkie, wielotysięczne protesty opozycji, właśnie gigantyczne protesty opozycji. Chodzi o reformę sądownictwa, mówiąc najkrócej, były strajk rezerwistów, ale także cała afera korupcyjna wokół premiera Beniamina Nataniahu. Jakby tego wszystkiego jeszcze oczywiście było mało, no to... Koalicja obecnie rządząca Izraelem to jest koalicja, w której skład wchodzą ekstremiści, ludzie, którzy no, przez wiele, wiele lat byli blokowani na jakichkolwiek salonach. Czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Unii Europejskiej na czele z Ben Gwirem. To są skrajni nacjonaliści izraelscy, którzy są też przesiąknięci, można powiedzieć, takim powiedziałbym, no zapałem, żarem religijnym. Patrzą na politykę przez pryzmat, właśnie przez pryzmat mocno religijny. I nie muszę też mówić, że są bardzo mocno antyirańscy i antypalestyńscy, I to jest kolokwializm z mojej strony, to jest tak naprawdę. Bardzo delikatne określenie tego, tego ich nastawienia. W związku z tym nie ma czegoś takiego, że Izrael był nieprzygotowany, czy też dla Izraela to było ogromne zaskoczenie. Ja w to osobiście nie wierzę, biorąc pod uwagę to, jak sprawne są służby bezpieczeństwa tego państwa, jak sprawny jest wywiad, zarówno cywilny, jak i wojskowy. Myślę, że, że taka świadomość możliwego ataku była. To oczywiście, że państwo znajduje się w trudnym położeniu. Wcale nie znaczy, że, że, że nie jest w ogóle odporne na, na tego typu ataki. Problem leży zupełnie gdzieś indziej i wiemy doskonale, że Izrael od wielu, wielu lat przygotowuje się do uderzenia na Iran. I um, ja tutaj postawię hipotezę, która jest niewygodna, która pewnie jest politycznie niepoprawna w Polsce, ale Uważam, że ekstremistom w Izraelu, także tym, którzy znajdują się obecnie u władzy, potrzebny jest pretekst. Potrzebny jest protekst i, e, i przygotowanie opinii publicznej nie tylko w samym Izraelu, ale także na tak zwanym kolektywnym Zachodzie, e, czyli jak, powiedziałbym to, stworzenie, wyprodukowanie społecznego przyzwolenia na operację militarną przeciwko Iranowi. I stąd już od samego początku widzieliśmy te, to akcentowanie, że Hamas jest zbrojony przez Iran. Oczywiście w Polsce pojawiło się mnóstwo głosów, że cała ta cały ten atak Hamasu to jest oczywiście sprawka Rosji. No ale to Pozostawię to, że tak powiem, opuszczę zasłonę milczenia nad tego typu tezami, natomiast, natomiast rzeczywiście w Izraelu panuje ta narracja, że jest to wszystko sprawka Izraela. Faktem jest, że to zbliżenie saudyjsko-izraelskie nie jest na rękę Izraelowi, nie jest na rękę, przepraszam, Iranowi, oczywiście. I wiemy doskonale, że to przy, potencjalne przystąpienie Arabii Saudyjskiej do porozumień Abrahamowych, które no, zaczęło się w 2015, w roku od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrainu, Sudanu, Maroka, które znormalizowały relacje z Izraelem, dały pewien grunt. No i niewątpliwie Joe Biden chciałby się wylegitymować w kampanii prezydenckiej roku 2024 takim na przykład porozumieniem abrahamowym zawartym, zawartym właśnie przez Arabię Saudyjską i Izrael. Byłoby to coś bardzo dużego, znaczącego na arenie międzynarodowej w polityce zagranicznej. Niemniej jednak do tego jest jeszcze droga daleka, tym bardziej, że Mohamed bin Salman, następca tronu w Arabii Saudyjskiej, no postawił dosyć twarde warunki, to znaczy chodzi o zielone światło Waszyngtonu na saudyjski program nuklearny. I tu nie chodzi o żaden program cywilny, tylko program po prostu wojskowy. Arabia Saudyjska chciałaby mieć swoją własną broń jądrową, i to byłby no, absolutny game changer, jeżeli chodzi o taki, taki czynnik, absolutnie zmieniający równowagę sił w regionie. Natomiast wiemy, że administracja Bidena była skłonna do daleko idących ustępstw, to znaczy była skłonna nawet do wydania takiego zielonego światła, ale pod warunkiem, że ten program jądrowy byłby realizowany pod egidą Stanów Zjednoczonych. To znaczy, że ten przysłowiowy, czerwony Guzik znajdowałby się w Waszyngtonie, a nie w Riadzie, mówiąc tak już bardzo, bardzo obrazowo. Niewątpliwie to, co się wydarzyło, wcale nie musi mieć takiego ładunku, który natychmiast spowoduje jakąś wielką wojnę na Bliskim Wschodzie. Moim zdaniem, będzie to jeden z tych czynników, które będą nas przybliżać do tej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Jak szereg innych tutaj czynników, to nie jest tak, że w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy musi taka wielka wojna wybuchnąć, czy musi nastąpić uderzenie. Izraela na, na Iran, ale niewątpliwie jest to, tak jak powiedziałem, kolejny kamyczek do ogródka pod tytułem Wielka wojna na Bliskim, na Bliskim Wschodzie ta sytuacja równie dobrze może się ustabilizować, czy po prostu te emocje i te napięcie może opaść w ciągu najbliższych kilku, kilku tygodni, co nie znaczy, że rok na przykład 2024 będzie spokojny na Bliskim Wschodzie. Ja tutaj już kończąc ten wątek, przypomnę tylko słowa nieżyjącego już Władimira Żyrynowskiego, przewodniczącego liberalno-demokratycznej partii Rosji, już nieżyjącego, ale który w 2019 roku powiedział takie słowa, one są dosyć charakterystyczne. To był człowiek, który znał dobrze Bliski Wschód, znał dobrze Orient i powiedział, że w roku 2024 będzie wielka wojna na Bliskim Wschodzie i że wszyscy zapomną o Ukrainie. W ogóle czym jest Ukraina, czym jest konflikt na Ukrainie? A klucz w ogóle, jakby do. Do, do, do tego, czy będzie trzecia wojna światowa, czy nie będzie, właśnie leży w Iranie i to, w jaki sposób y, będą się kształtować relacje między y, tym, w, ty, w, ty, w, można powiedzieć, tego trójkąta, y, Stany Zjednoczone, Izrael, Arabia Saudyjska, no i z drugiej strony, oczywiście, Iran. Wiemy, że Chiny bardzo mocno pracowały nad tym, aby zbliżenie y, irańsko-saudyjskie nastąpiło. Wiemy, że Chiny bardzo mocno lobowały, żeby i Arabia Saudyjska, i Zjednoczone Emiraty Arabskie, i Iran, od stycznia 2024 roku przystąpiły do grupy BRICS, tak aby stabilizować tę sytuację, natomiast to nie spotkało się z żadnymi konkretnymi inwestycjami saudyjskimi na przykład w Iranie. Co więcej, te napięcia rosną, mimo tej mediacji, mimo tych pozornie takich powiedziałbym, pozytywnych gestów, które obserwujemy na arenie międzynarodowej w, w sferze polityki realnej, w sferze konkretnych inwestycji, wymiany handlowej, tego, co jest mierzalne, tego, co jest wymierne, nie widać żadnego przełomu między w relacjach saudyjsko-irańskich. Saudyjsko Stąd ten potencjał niestety konflikto, konflikto, konfliktogenny będzie, będzie rósł, moim zdaniem. No to w takim razie, czy jest możliwe, że rzeczywiście teraz wszyscy powiedzą: No to już Ukraina to jest przejrzały temat, zostawiamy teraz strumień uzbrojenia i cała uwaga zostaje przekierowana na Bliski Wschód? No bo to dla nas jest bardzo ważne, że prawdopodobnie politycy w Warszawie tego teraz nie zauważają i w ogóle mogą nie zauważyć, że nagle Wajcha zostanie, mówiąc kolokwialnie, przestawiona i do Kijowa zostanie wysłana dyrektywa. Tam konflikt musi zostać co najmniej zamrożony, bo po prostu nie mamy siły na wojnę na dwa fronty. Ja, tym, ja o tym mówię od lat. Ja o tym mówię od lat, że błędem polskiej polityki jest stawianie na szali naszego bezpieczeństwa w taki sposób, że wszystko opieramy na, na gwarancjach jednego mocarstwa, że wszystko stawiamy na gwarancję bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Ja o tym mówię od lat, pisałem o tym w książce pod tytułem Geopolityka Bezpieczeństwo Polski, która się ukazała w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018, 2018 roku. Pisałem tam o takim mechanizmie, który się nazywa w geopolityce pułapka Kindelbergera. Nie będę teraz wchodził jakby w te, w te zawiłości, bo też to wszystko jest na YouTubie, na moim kanale na YouTubie i cały wykład o, o pułapce Kindelbergera. Powiem tylko tyle, że Stany Zjednoczone od przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku jasno określiły swoje priorytety strategiczne i fundamentem jest, dla Stanów Zjednoczonych są dwa obszary geograficzne. To jest obszar Indo-Pacyfiku, czy obszar strategiczny, geostrategiczny Indo-Pacyfiku i obszar Bliskiego Wschodu. Europa Wschodnia jest traktowana trzeciorzędnie, trzeciorzędnie, a powiedziałbym nawet czwartorzędnie, bo Arktyka ma coraz większe znaczenie również w geostrategii Stanów Zjednoczonych i w tym kontekście trzeba to zrozumieć, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, nastąpi jakikolwiek kryzys kolejny kryzys w cieśninie tajwańskiej, jeżeli nastąpi kolejny kryzys w Zatoce Perskiej, to uwaga strategiczna Stanów Zjednoczonych będzie tam przesunięta. I te słowa Bena Hodgesa, generała byłego szefa wojsk lądowych NATO. W Europie, który powiedział, że Amerykanie nie będą dyslokować w Polsce jakichś stałych, wielkich jednostek pancernych, na przykład, bo chcą mieć wolną rękę w razie czego do zrolowania swoich sił z Europy, są dzisiaj bardzo aktualne i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak właśnie się może stać. Niewątpliwie cała ta sytuacja i te rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie jest korzystne dla Rosji. Co do tego też nie ma nikt żadnej, żadnej wątpliwości. Jest to korzystne co najmniej z dwóch względów. Po pierwsze, z z te, tego punktu widzenia, że uwaga kolektywnego, tak zwanego kolektywnego Zachodu jest odciągana od spraw Europy Wschodniej, a po drugie, ewentualny konflikt na Bliskim Wschodzie, jakiś większy, będzie oznaczał także problemy z eksportem ropy naftowej, produktów ropopochodnych z regionu właśnie Bliskiego Wschodu, i wtedy atrakcyjność rosyjskiej ropy, rosyjskich węglowodorów będzie w naturalny sposób. W natura w sposób rosła. Jeżeli gospodarka amerykańska także przestawiona byłaby w części na jakieś tory wojenne i Amerykanie by się mocniej zaangażowali, także te możliwości eksportu węglowodorów do Europy też by były ograniczone. Tym bardziej zresztą, że te węglowodory, że chociażby gaz skroplony amerykański też swoje kosztuje i wiemy doskonale jaka jest różnica cenowa między amerykańskim gazem skroplonym, a rosyjskim na przykład gazem ziemnym. No i prędzej czy później wygra ekonomia, prędzej czy później wygra twardy interes Europy. Widać jak gospodarka niemiecka ciężko znosi sankcje na Rosję. To, co do tego nie ma nikt żadnych wątpliwości, że ta zadyszka gospodarki niemieckiej jest spowodowana właśnie tą bezmyślną polityką realizowaną pod dyktando Waszyngtonu. No ale wiemy doskonale, że od 45 roku Amery no, Niemcy wykonują po prostu Polecenia płyn strategiczne płynące z Waszyngtonu. Natomiast istnieje coraz silniejsze lobby, zarówno w Niemczech, lobby przemysłowe, jak i, no nie muszę mówić, chyba o Francji, gdzie tradycyjnie już od czasów De to lobby antyamerykańskie jest silne, czy też mówiące o autonomii strategicznej Europy. I w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście doszłoby do zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, te wszystkie głosy, łącznie z Emmanuelem Macronem oczywiście na czele, mówiące o potrzebie autonomii strategicznej Europy przybrałyby konkretne, konkretne szaty, przybrałyby konkretny kształt i to jest niewątpliwie taka koniunktura, na którą wyczekują przemysłowcy niemieccy, na którą wyczekuje także kręgi strategiczne i establishment polityczny we Francji. Sytuacja Polski będzie byłaby tragiczna, krótko mówiąc, gdyby była utrzymana ta linia polityczna, która jest obecnie realizowana w polityce zagranicznej przy wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Europy. To byłaby rzeczywiście sytuacja tragiczna, bo została zosta My zostaniemy z tym potężnym problemem, jakim jest problem migrantów ukraińskich i problem ekstremizmu ukraińskiego. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że za porażkę w wojnie z Rosją, bo. Trzeba już nazywać rzeczy po imieniu. Ukraina tej wojny nie wygra. Za porażkę w konflikcie z Rosją nacjonaliści ukraińscy oskarżą Polskę. Będą starali się zrzucić tę winę na Polskę. Myślę, że tutaj Niemcy wcale nie będą protestować przeciwko takiemu postawieniu, postawieniu sprawy. I to jest konflikt, który Polskę czeka. Konflikt z, z ekstremizmem ukraińskim. Czy, czy ten problem, problem ekstremizmu ukraińskiego to jest coś, co niewątpliwie na, 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 nas, nas czeka. Do tego fatalne relacje z Białorusią, fatalne relacje z Rosją. Jeżeli to nie zostanie w ciągu najbliższego czasu, dwóch, trzech lat, zastopowane, za to, czeka to, to czekają nas bardzo trudne czasy. I nie tylko czasy trudne gospodarczo, ale pod względem szeroko pojętego bezpieczeństwa i w zewnętrznego, i wewnętrznego. To idąc dalej, wróćmy na Bliski Wschód. Kto teraz może wkroczyć do gry? Mówi się o tym, że Iran przesuwa wojska właśnie gdzieś tam w te rejony. No oczywiście, oczywiście też mówiłem o tym Hezbollahu. Trochę by się wydawało to ciekawe, gdyby Hezbollah wkroczył jednocześnie do, do walk razem z Hamasem. Niektórzy się nawet zastanawiali, czy to nie jest jakaś, jakaś Fałszywa, fałszywa flaga. Czy no możemy po prostu spodziewać się jakiejś, jakiejś już totalnej dewastacji w najbliższych tygodniach, jakby takiego ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej? To znaczy, to znaczy e, no po prostu zbombardowania gazy, wkroczenia tam wojsk lądowych i zepchnięcia Palestyńczyków do morza, mówiąc krótko. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj. Y Czynniki sprawcze w Iranie wcale się nie, nie kwapią do wojny. To też trzeba jasno na, na, to, na to wskazać. To nie jest tak, że Hezbollah dzisiaj bardzo mocno się zaangażował, przynajmniej na tym etapie, prawda, bo jakby całość zaczęła się, y, zaczęła się w, w sobotę, więc, więc trudno mówić tutaj o jakimś poza ostrzelaniem tam kilku posterunków wojsk, wojsk izraelskich, aby Hezbollah się w sposób jakiś taki spektakularny zaangażował w to, y, w to wszystko. Więc tutaj nie przesadzałbym. To znaczy, oczywiście te obrazki, te filmiki, które są zamieszczane w mediach społecznościowych, robią wrażenie i no, pokazują, jak wygląda współczesna wojna. Czy w ogóle pokazują, jak wygląda wojna z całą swoją brutalnością i, i, i odczłowieczeniem tak naprawdę stron walczących i. To jest oczywiście coś strasznego i godnego, godnego potępienia. No niestety cywile najbardziej zawsze, zawsze cierpią na wojnie. Natomiast, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że te, ta kwestia, jakby tak jak mówię, wielkie, wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, to nie jest coś, co, co dzisiaj przykuwałoby. Czy, 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 czy nie wiem, związało się z jakimś strategicznym interesem Iranu czy Arabii Saudyjskiej. No, nikt nie chce wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. To wszyscy so, sobie z tego doskonale zdają sprawę, że oznaczałoby to kres robienia interesów przez Arabię Saudyjską, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dla Iranu perspektywa takiej wojny oznaczałaby pewnie no, niewyobrażalne zniszczenia, bo trudno sobie wyobrazić sytuację wojny pełnoskalowej na Bliskim Wschodzie, w której nie byłaby użyta broni jądrowa. No, to Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. No jakby nie ma możliwości pokonania Iranu bez użycia broni jądrowej. To jakby sama operacja lądowa w Iranie, to jest trudna w ogóle do wyobrażenia, biorąc pod uwagę na, na przygotowanie tego państwa do wojny, na ukształtowanie terenu, na całą geografię Iranu, na kulturę strategiczną tego państwa bez użycia broni jądrowej moim zdaniem jakby pokonanie Iranu przez koalicję izraelsko-amerykańską byłoby bardzo trudne, no chyba, żeby została zastosowana jak, jakiś rodzaj broni, który do tej pory jest trzymany w arsenałach, jest trzymany w jakiejś tajemnicy ogromnej i, i, i rzeczywiście pojawiały się takie głosy w establishmentie politycznym Izraela, który mówił, że w razie wojny z Iranem zostanie zastosowana broń, która nigdy wcześniej w historii świata nie została użyta. Możemy się tylko domyślać o, jaką, o jaki rodzaj broni chodzi, czy o jakąś kombinację broni, nowoczesnej, z uderzenia z kosmosu, yy, b, b, broń meteorologiczna, broń, prawda, geofizyczna, yy, czy jeszcze jakieś inne typy broni. Trudno mi teraz spekulować na ten temat, bo pojawiają się różne sprzeczne informacje, ale bez zastosowania czegoś, co byłoby, no właśnie, yy, dawałoby ogromną przewagę nad, nad Iranem, no to trudno sobie wyobrazić powtórkę z operacji Pustynna Burza, czy, czy z 2003 roku z operacji lądowej przeciwko Saddamowi Husseinowi, przeciwko yy, Przeciwko Irakowi, to, to nie, ten, nie ten kaliber sprawy, to, nie ten, to, to jakby nie, nie, nie ta prostota, z jaką można byłoby w, w, wkroczyć do, do Iranu. To każdy sobie z tego zdaje sprawę. Notabene, na przykład Chiny wypowiedziały się dosyć dyplomatycznie, ale widząc rozwiązanie konfliktu w, no, w zasadzie w rozwiązaniu nierealnym z punktu widzenia tworu syjonistycznego, ale w rozwiązaniu dwupaństwowym, czyli powstania państwowości palestyńskiej, na co Izrael oczywiście się nie zgodzi. No, ostatni chyba taki moment, kiedy można było myśleć o jakimś pokojowym rozwiązaniu sytuacji, sytuacji w Palestynie, to były rządy Ariela Sharona, który siłowo ewakuował osady żydowskie ze strefy gazy, no, tylko potem potem przestał być premierem, zapadł w śpiączkę, więc no w sumie, w sumie czy ten właśnie świat wielobiegunowy, no właśnie takie ośrodki jak Chiny czy Rosja mogą wpłynąć też na to, na ten rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. No to zacznijmy od kwestii rozwiązania dwupaństwowego. To nie jest nic, nic nowego. To tutaj Xi Jinping konsekwentnie powtarzając, oczywiście, postulat rozwiązania dwupaństwowego, tak naprawdę powtarza zawartość tezy re rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1947 roku. No, warto tylko przypomnieć, że ta rezolucja numer 181, przyjęta, przyjęta 29 listopada 1947 roku, dotyczyła podzielenia terytorium Mandatu Palestyny na dwa państwa, na państwo żydowskie i na Państwo Arabskie. Wiemy doskonale, że już od 1948 roku, po, po utworzeniu państwa Izrael, po wojnie izraelsko-arabskiej o niepodległość, jak to mówią sami sami Żydzi, po wojnie o niepodległość Izraela, właściwie nikt już nie mówił, nikt nie wracał do tego tematu w samym, w samym establishmencie Izraela, jeszcze po wojnie sześciodniowej, a później po wojnie Jom Kippur. Tak naprawdę ta hegemonia Izraela na Bliskim Wschodzie się bardzo mocno utrwaliła i nikt do tego nie wraca. No pewną nadzieją były oczywiście, były porozumienia z Oslo. bo to porozumienie słynne z Oslo z 13 września 1993 roku po latach, latach krwawych, krwawych walk, wtedy właśnie, wtedy właśnie doszło do, do pewnego przełomu, jak się można było, jak można było mieć nadzieję, może, może w ten sposób. I to porozumienie, tak mówiąc w naj, największym skrócie, wzywało do wycofania wojsk izraelskich ze strefy gazy i z miasta Jerycho na zachodnim brzegu. Wzywało także do ustanowienia rządu palestyńskiego, który miałby właśnie uzyskać władzę nad większą częścią zachodniego brzegu. I co prawda oczywiście Izrael zaczął wycofywanie swoich wojsk w kolejnym roku, w 1994, ze strefy gazy z Jerycha. Siły OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny weszły do Jerych. Bychar Jaser Arafat ogłosił powstanie Autonomii Palestyńskiej, i tak dalej, i tak dalej, no ale wiemy, że i to zabójstwo Iskaka Rabina w 1995 roku, i to co, to, co się później w ogóle wydarzyło w, w, w relacjach palestyńsko izraelskich. no praktycznie zniweczyło treść porozumienia z Oslo z 93 roku. Dzisiaj wielu wielu dyplomatów, ale także takich znaczących polityków jak chociażby Recep Erdogan, prezydent Turcji, powraca do, do, kwestii, do kwestii chociażby tej rezolucji numer 181 i, i, i mówiąc o tym, że nie będzie trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, czy nie będzie trwałego pokoju w Palestynie, jeżeli nie, powstanie, nie powstaną dwa państwa, jeżeli nie będzie tego modelu dwupaństwowego, jeżeli Palestyńczycy nie nie będą mieli swojego państwa. No ale wiemy doskonale, że ta opcja wypchnięcia. Arabów do morza, tak jak to określiłeś, to jest opcja niezwykle niebezpieczna dla Unii Europejskiej, ponieważ jeżeli doszłoby do likwidacji jakichkolwiek resztek autonomii palestyńskiej i do kontynuowania tego osadnictwa żydowskiego, które jest notabene, no z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest, jest nielegalne, jest niezgodne z, z jedną z konwencji genewskich. To Europa czy Unia Europejska miałaby potężny problem z migrantami z Bliskiego Wschodu, z Palestyńczykami, także tymi bardzo mocno sfrustrowanymi, także tymi bardzo mocno zradykalizowanymi, i to byłby bardzo duży problem dla, dla Unii Europejskiej. Także ja też osobiście uważam, że trudno sobie wyobrazić dzisiaj pokój na Bliskim Wschodzie bez rozwiązania dwupaństwowego. No, tylko e, obecne siły polityczne rządzące Izraelem nigdy na to się nie zgodzą. E, więc e, więc no, to chyba tylko rozwiązanie militarne jest tutaj. Jest tutaj możliwe. E, albo jakiś szok wewnętrzny. W Izraelu, który spowoduje zmianę jakby podejścia, zmianę polityki, no albo po prostu porażka militarna. To drugie wydaje się, wydaje się mocno nieprawdopodobne, żeby siły obronne Izraela przegrały z Hamasem i Hezbollahem. To pierwsze też mi się wydaje mocno nieprawdopodobne. Prawdopodobna jest trzecia Intifada, prawdopodobna jest trzecia Intifada i walka o wszystko ze strony Palestyńczyków. No bo Palestyńczycy już niewiele mają do stracenia, wiedzą doskonale, że czas wcale nie gra na ich korzyść. Było to doskonale widać w, w roku 2020, kiedy były podpisywane porozumienia Abrahamowe, kiedy takie państwa jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, które tradycyjnie no, sprzyjały przecież Palestyńczykom, zaczęły się dogadywać po prostu z Izraelem i ta kwestia palestyńska zaczęła być spychana na, na, na boczny Tor, I, i to widać te tendencje do tego, do tego marginalizowania sprawy palestyńskiej nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Bahrajnie, w Arabii Saudyjskiej, także w Egipcie. Także w Egipcie. I to jest taki, taki czas, gdzie przywódcy palestyńscy doskonale to rozumieją. Rozumieją, że teraz albo nigdy. I w, w mojej ocenie to jest być może zaczątek trzeciej intifady i walki, walki o wszystko, tym bardziej, że jest to także stawka, która jest wyzwaniem dla Chińskiej Republiki Ludowej. Od no, stosunkowo niedługiego czasu Chiny zaczynają bardzo mocno się rozpierać na Bliskim Wschodzie. Zaczynają też, czy mają ambicje odgrywania pewnego balansera, pewnego także gwaranta pokoju, gwaranta bezpieczeństwa. Podczas niedawnego szczytu Chiny-Państwa Arabskie, czy Chiny-Świat Arabski, Xi Jinping wyraźnie powiedział, że tym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego. Czy konfliktu izraelsko-arabskiego, jest rozwiązanie dwupaństwowe. I to jest wielki sprawdzian i wielki test dzisiaj dla Chin. No, Jeżeli takie państwa jak Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie czy Iran zostały zaproszone do grupy BRICS przy walnym udziale tutaj Chin, i te państwa mają stać się członkami pełnoprawnymi od stycznia 2024, no to to jest właśnie to jest właśnie wielki test i sprawdzian dla Chin jako dla balansera, jako dla no, nie światowego, ale jako dla przynajmniej regionalnego gwaranta, gwaranta bezpieczeństwa. I dlatego doskonale to rozumieją także czynniki decyzyjne wśród, wśród elity politycznej Palestyńczyków i wykorzystują ten czas do eskalowania swoich, swoich, swoich żądań i swoich praw, także zagwarantowanych rezolucją bezpieczeństwa ONZ, dla Palestyńczyków byłaby czymś absolutnie tragicznym z punktu widzenia geopolitycznego porozumienie saudyjsko-izraelskie. Coś, co jeszcze 10 lat temu wydawało Byłoby się absolutnym geopolitical fiction. Dzisiaj miało to realne szanse powodzenia, moim zdaniem, i zwłaszcza w kontekście kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Tutaj ogromne lobby amerykańskie na Bliskim Wschodzie starało się doprowadzić do tego, a jak wiemy, to w roku 2020 się powiodło. To był wielki sukces ówczesnej dyplomacji amerykańskiej, i dlatego, dlatego to też nie jest przypadkowy czas. To też nie jest przypadkowy czas. Także zbliżamy się do takiego mocnego przesilenia geopolitycznego. Ja o tym mówię od wielu lat, że Izrael nie odpuści i też kwestii irańskiego programu jądrowego i wojna na Bliskim Wschodzie, czy wielka wojna na Bliskim Wschodzie, jest kwestią czasu. Jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. W tym momencie, akurat jesienią 2023 roku, wydaje się, że Iran jeszcze jest niegotowy na taką, na taką wojnę. Ale to oczywiście nie zależy tylko i wyłącznie od Iranu. Czy będzie taka wojna, ja wielokrotnie omawiałem, czy, czy, czy w różnych wywiadach, czy u siebie na pod, w podcaście geopolitycznym, takie ćwiczenia, chociażby jak te pod kryptonimem Rydwany Ognia. Czy, czy szereg innych ćwiczeń wspólnych izraelsko-amerykańskich, które symulowały uderzenie powietrzne właśnie na, na Iran. Także, w mojej, w mojej ocenie, w mojej perspektywie, wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest tylko kwestią czasu, i dobrze, aby do tego czasu decydenci i nawigatorzy państwa polskiego tak naprawdę jak, naj, jak najszybciej przeorientowali polską politykę zagraniczną, bo jeżeli dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, to Polska zostanie sam na sam nie tylko z Rosją i z Białorusią, ale także z ekstremizmem ukraińskim. To jeszcze jedna rzecz. Teraz Polska przeprowadza ewakuację swoich obywateli z terenów Izraela. Wiemy, że w ambasadzie w Tel Awiwie były bardzo hojnie rozdawane polskie paszporty. I czy jest możliwe, że nagle będziemy mieli do czynienia właśnie z napływem takich różnych uchodźców z polskimi paszportami, którzy z Polską za wiele wspólnego nie mają? No tak. To, że są ewakuowani obywatele polscy, no to jest jakby oczywista sprawa, że to jest obowiązek państwa polskiego dbać o bezpieczeństwo obywateli także poza granicami, poza granicami kraju. Natomiast co do rozdawania obywat polskich paszportów, no to ja jestem tutaj niezwykle krytyczny wobec tego typu działań. Podobnie zresztą jak do, do kwestii masowego rozdawania czy nadawania numerów PESEL obcokrajowcom. Przygłównie obywatelom Ukrainy. Ponad milion takich numerów PESEL zostało wydanych obywatelom Ukrainy, co do wydawania polskich paszportów obywatelom innych państw, to tutaj nie mamy twardych statystyk i trudno mówić o skali tego procederu, no ale biorąc pod uwagę te wszystkie nieprawidłowości, które w ostatnich latach odbywały się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak chociażby ta potężna afera wizowa i to sprzedawanie wiz właśnie przez urzędników polskiego MSZ-u, konsulatów, ambasad, no to jest to problem. To znaczy mamy tutaj rzeczywiście potężny problem, który jest zamiatany pod dy przysłowiowy dywan przez władzę próbuje się mydlić oczy obywatelom, robiąc jakieś dziwne referendum z absolutnie stroniczymi i tendencyjnymi pytaniami, zupełnie odwracając kota ogonem, tak naprawdę, gdzie pyta się o po politykę relokacji Unii Europejskiej, kilku tysięcy osób ewentualnie na terytorium Polski, gdzie w tak zwanym międzyczasie rząd Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski wpuścił do Polski ponad 130 tysięcy islamistów. No to, to, jest, to jest potężny problem i każdy, kto dzisiaj się nabiera na te kłamstewka władzy, jest po prostu naiwny. Każdy, kto dzisiaj uważa, że to referendum ma jakiekolwiek znaczenie poza wotum zaufania dla obecnego rządu i tak naprawdę wyrażeniem swojego poparcia dla tej, dla tej niebezpiecznej dla Polski i Polaków polityki, no to jest właśnie w potężnym błędzie. No, to referendum należy, moim zdaniem, zbojkotować, ponieważ dobra frekwencja i ważność tego referendum będą niczym innym jak poparciem dla tej dla tej niebezpiecznej polityki sprowadzania islamistów do Polski i otwierania drzwi na oścież przez, przez właśnie sprzedawanie wiz i tak, dalej, i tak dalej, Ja byłbym na razie bardzo ostrożny przed formułowaniem jakichkolwiek takich hipotez, które pojawiają się w przestrzeni publicznej o odwróconej operacji most i tak dalej. Nie mamy do tego na to twardych dowodów, że, że jest to jakiś preceder masowy, że jest tutaj naprawdę ogromna skala. Pytanie jest Oczywiście, do chociażby najwyższej izby kontroli o przeprowadzenie takiej kontroli, ile rzeczywiście realnie polskich paszportów zostało, zostało wydanych w polskich placówkach dyplomatycznych w Izraelu. To jest bardzo, jestem bardzo ciekaw takich twardych danych, jak to wygląda. Jaka, jaka jest skala tego procederu? Myślę, że jako obywatele Polski mamy prawo i nawet obowiązek o to, o to pytać i mamy prawo i obowiązek otrzymać, otrzymać taką informację publiczną. To jeszcze jedno, bo tak jak rozmawiamy, ja tutaj zerkam jednym okiem na Twittera, izraelski minister obrony Joachim Galant ogłasza, że zarządził całkowite oblężenie strefy gazy. Strefa gazy będzie pozbawiona żywności, paliwa i elektryczności. Galant stwierdził, walczymy ze zwierzętami i będziemy odpowiednio działać. Nie mówię już o, o, o tych samych działaniach, bo tego się można było spodziewać, ale tutaj ciekawa jest retoryka retoryka po prostu wprost ym, rasistowska i czy ona będzie rezonować również w Polsce? No, widzimy te wyrazy poparcia, te wyrazy solidarności z Izraelem przez establishment rządzący Polską. Widzimy to podświetlenie Pałacu Kultury w Warszawie Jasnej Góry, w Częstochowie na takie, a nie inne barwy i przypomina to jako żywo sytuacji z roku 2022, gdzie cały establishment polityczny, a przynajmniej jego no, zdecydowana większość nagle, Nagle poczuł się w obowiązku manifestowania barw ukraińskich. Teraz widzimy manifestowanie barw Izraela. Jakoś nie ma w przestrzeni publicznej takich odważnych, a czy jest ich niewielu, może w ten sposób, a już w mediach głównego nurtu to już w ogóle, którzy pokazywaliby, jak, jak wygląda prawdziwe oblicze tego konfliktu, jak wygląda. Jak wygląda jak wyglądały stosunek wojsk Izraela, czy w ogóle sił bezpieczeństwa wobec cywilów palestyńskich, kobiet, dzieci? Trzeba o tym głośno mówić, o tych zbrodniach przeciwko ludności cywilnej, palestyńskiej, dokonywanej przez, przez, państwo, przez państwo Izrael, bo taka, na to jest mnóstwo dowodów, że dochodziło do po prostu zbrodni, do łamania praw człowieka i na, na porządku dziennym właściwie. Ta retoryka, którą stosuje obecny rząd w Izraelu, nie jest niczym nowym, ale ona przybrała. Na sile, bo rządy, prawda, te ugrupowania ekstremistyczne, które są dzisiaj w koalicji, jak mówię, na czele z Ben Gwirem, który przez wiele lat był uznawany za, za, za personalną grata w ogóle na, na salonach europejskich czy amerykańskich, i ci ludzie dzisiaj dochodzą do głosu, co ja do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to wstęp do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, do wojny, do wojny z Iranem. Jeżeli tak rzeczywiście się stanie, że Izrael będzie chciał zająć strefę gazy i, tak jak to określiłeś, zepchnąć Palestyńczyków do morza, to właściwie. Arabom w państwie Izrael nie pozostanie nic innego jak ogłoszenie trzeciej intifady. I teraz jest pytanie fundamentalne: czy w tym momencie, jeszcze pod koniec, w ostatnim kwartale 2023 roku, dojdzie do zaangażowania się jakiegoś bardziej aktywnego, chociażby Iranu na terytorium Izraela, czy dojdzie do uderzenia z Libanu potężniejszego? Po prostu pełnoskalowego przez Hezbollah na, na Izrael, czy jednak, czy jednak Iran odpuści i przeczeka, biorąc pod uwagę fakt, że tak jak powiedziałem, nie jest jeszcze w tym momencie gotowy. Inna sprawa, że spora część, znaczy może inaczej, sporo Iran pomógł Rosji, jeśli chodzi o bezzałogowce, jeżeli chodzi o wszelkie maści drony, eksport do Rosji, więc w tym, w tym kontekście Iranowi potrzeba trochę czasu na odtworzenie pewnych zdolności bojowych swoich i zdolności produkcyjnych. No ale faktem jest, że te zdolności produkcyjne, czy w Rosji, czy w Iranie, no, Weszły na zupełnie inny poziom niż on funkcjonuje w Unii Europejskiej czy, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę to, że w Rosji obecnie produkuje się około 2 milionów sztuk amunicji rocznie. W Polsce to jest przy dobrych wiatrach. 40 tysięcy sztuk, No to pokazuje kto jest dzisiaj przygotowany do, do wojny, można powiedzieć do, do wielkiej zawieruchy na świecie. No, Władimir Żerynowski mówił o trzeciej groźbie trzeciej wojny światowej w perspektywie roku 2024 i to nie w kontekście Ukrainy, a właśnie w kontekście Izraela i Iranu. Brałbym pod uwagę możliwość wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie w roku 2024. Myślę, że tutaj zakończymy. Jeszcze będziemy do tego wracać w miarę rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na razie też nie będziemy poruszać zbyt wielu wątków, bo wiele się wyjaśni w, myślę, nawet najbliższych dniach, a może nawet godzinach. Moim Państwa gościem był dr Leszek Sykulski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Tobie, Kamilo. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.